Cześć, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Dzisiejszy materiał taki nieoczekiwany, bo Battlefront Star Wars 2, 2 razy RTX 2080 Ti, rozdzielczość 5160 razy 2160, Direct 11, ustawienia Ultra. W grze jeszcze można zmienić cienie na PCSS oraz na HFTS, natomiast w tym gameplayu akurat zastosowałem ustawienia Ultra z prostego powodu. Dosyć niskie użycie GPU na obydwu kartach, 80-85%, także karty nie są w stanie wydobyć z siebie pełnego potencjału. Natomiast będę jeszcze temat badać, ponieważ na przykładzie Jedi Fallen Order powiem Wam rzecz następującą. Otóż wyłączenie HT w wypadku bynajmniej i9-7980X owocuje przeskokiem użycia w okolicach 80-85% na każdej z kart, też w rozdzielczości 5160x2160 w Jedi Fallen Order, na piękne skalowanie i użycie kart w zakresie 98-99%, co przekłada się na 100-120 fps, czasem spadki poniżej 100, ale oczywiście mówimy o rozdzielczości w wariancie 4K w formacie 21:9, także jest naprawdę pięknie. Gameplaye z Jedi Fallen Order będę wrzucał. Natomiast tutaj do Was pytanie, co wolelibyście zobaczyć najpierw na kanale? Gameplay na 2080 Ti w Red Dead Redemption 2, czy gameplay na 2x2080 Ti w Jedi Fallen Order? To jedna rzecz. Jest w tym momencie godzina 18:16 listopada. Z Waszymi odpowiedziami czekam do północy 17 listopada, także do jutra. W zasadzie macie ponad dobę na wybranie. A wybierajcie w sposób następujący. Piszcie po prostu w komentarzu. Fallen Order czy Red Dead Redemption 2. Także im więcej głosów, tym więcej możliwości wybrania, który gameplay poleci następny. No i ja zrobię wedle głosowania, także w ten sposób. Ok, kilka jeszcze informacji. Tutaj możecie zobaczyć delikatne przejścia, w tym wypadku zoomy, tak jak właśnie w tym momencie miało to miejsce. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nagrywając te gameplaye miałem nie lada problem ze stabilnością platformy. Dobrych paręnaście godzin zajęło mi zweryfikowanie, co się dzieje. A mianowicie miałem blue screeny, miałem dziwne zawiechy i to takie dziwne, na zasadzie gra się zatrzymywała. Dźwięk był cały czas odtwarzany, mogłem ruszać kamerą, obracać kamerą. Na OSD również, jakby nie patrzeć, zmieniały się cały czas cyfry. No i co się okazało? Zastanawiałem się, w czym rzecz. Na początku podejrzewałem niestabilność zasilacza, ponieważ akurat mam podpięte w tym momencie dwa dyski SSD na SATA, trzy dyski HDD, dwa dyski NVMe wpięte w slot DIN 2 na MOBASie. No i oczywiście dwie karty graficzne, dwa razy GPU pracują z przepustowością razy 16, plus jeszcze na PCI Express 1, przepustowości PCI Express 1 pracuje Asus Xoner Phoebus, którego będę niebawem zmieniał, ale o tym w innym materiale. No i co jeszcze? Dwa dyski pracują oczywiście podpięte do PCH. Jeżeli chodzi o linię, przekierowałem z CPU na PCH akurat w ramach testów. Obstawiałem, że może coś się dzieje z zasilaczem, może z kontrolerem SATA. Zwiększałem napięcie na PCH do wartości 1,15. Spokojnie można sobie w momencie, kiedy potrzebujemy dowoltować mostek południowy, takie napięcie można ustawić na X299, a zalecam zrobienie tego w momencie, kiedy posiadacie konfigurację multi-GPU, no i macie troszkę dysków popodpinanych. Także tutaj zalecam po prostu zwiększenie tego napięcia. Jeżeli na swoich platformach zaobserwujecie, na przykład możecie zaobserwować niejednokrotnie odłączanie się urządzeń USB, chociażby myszka, klawiatura, nawet jeżeli dzieje się to bardzo sporadycznie, to polecam zwiększyć z miejsca napięcie PCH. Zobaczycie, jak to bardzo pomaga, a jest to dosyć rzadko stosowany motyw, bo no, mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Dobra. Na materiale również zobaczycie różne zegary. Przykładowo sprawdzałem karty na DEV, sprawdzałem karty na ustawieniach plus 800 MHz, które cały czas używam. No, jeżeli chodzi o taktowanie efektywne GDDR6, to jest plus 800, w MSI Afterburner tak to wklepuję. Efektywnie memki z taktowania rzędu 14000 MHz latają wtedy na 15600, natomiast sprawdzałem również wariant 500+.
że tak to zabawnie określę. Gdyż no chciałem poza właśnie 500 plus plus jeszcze 800 plus, no to oczywiście wariant dev. Musiałem zweryfikować, co się dzieje. Tak samo sprawdziłem procka na niższym traktowaniu 100 MHz, co też również zobaczycie na OSD. Cały czas miałem te problemy. Sprawdzałem platformę na defie totalnym. Również problemy miałem. No i okazało się, że problem to wadliwy kabel SATA. Po prostu oldschoolowe czasy, można powiedzieć, się przypomniały. Działał i przestał działać. Wymieniłem kabel SATA ręką, jak ręką, problemy wszystkie zniknęły, jak ręką odjął. No ale plus taki, że zmniejszyłem sobie jeszcze dodatkowo napięcia na procku, pokalibrowałem resztę napięć platformy, dopicowałem ją jeszcze bardziej, jest w 100% teraz stabilna, a plus całej tej operacji taki, to poza tym, że wymieniłem felerny kabel, to, że zmniejszyłem nieco temperatury i pobór prądu przez dodatkową kalibrację napięć, bo jak się okazało, mogłem sobie tutaj na to pozwolić w wypadku akurat tej sztuki procka. Dobra, teraz jeszcze bardzo ważna informacja. Zachęcam Was, widzowie, subskrybenci w tym hardware, do przesyłania nam materiałów, jak latają Wasze kompy. Czy to w grach, nagrywajcie, czy to za sprawą Nvidia Shadowplay, czy AMD Relive, czy za sprawą OBS-a, jakiegokolwiek softu używacie, nagrywajcie gameplaye na swoich konfigach, nagrywajcie przechwytywanie pulpitu, jak Wasze konfigi radzą sobie w renderowaniu, do czego używacie komputerów. Jeżeli chcecie, możecie nam wysyłać zmontowane materiały, ja będę dogrywać komentarz, co to za komputer, czyli to komputer, oczywiście, jeżeli będę mieć, bo to też jest wymóg tego wszystkiego, odpowiednie informacje, do czego używacie swojego sprzętu, mogę podawać informacje, czyli to jest komputer, możecie również jak najbardziej mieć życzenie, żeby było to całkowicie anonimowe, nie ma żadnego problemu. A dlaczego taki pomysł padł mi do głowy? Ponieważ tworzymy społeczność entuzjastów, my zapoczątkowaliśmy powiedzmy ten ruch z Łukaszem na polskim YouTubie, ale chcielibyśmy, żeby więcej osób do nas dołączyło, także jak najbardziej czujcie się zaproszeni do wysyłania takich materiałów. Oczywiście nie wszystkie będziemy publikować, no bo nie starczyłoby nam na to wszystko czasu, natomiast nie ma tutaj żadnego znaczenia, jaki konfig posiadacie. Chodzi tutaj o to, żebyście pokazali jego możliwości, bo zakładam, że jesteście świadomymi użytkownikami i wiecie, jak dany konfig skalibrować. Możecie podsyłać materiały, gdzie pokazujecie również różnicę stock versus OC, czy to całej platformy, czy samych GPU, ale zakładam, że kręcicie swoje całe platformy, także jak najbardziej zachęcam również do tego. Gameplaye różnej maści i oczywiście sprzęt mile widziany każdy. I bardzo mile widziane tym bardziej konfiguracje multi-GPU, na przykład z legendarnych GTX-ów 980 Ti, czy legendarnych GTX-ów Titan X, czy z GTX-ów 780 Ti, czy z Titanów pierwszych, tak samo Pascale, Titan XP, GTX-y 1080 Ti, Radeony, chociażby R9 290X w Crossfire, jeżeli ktoś używa. Także no naprawdę raz, że skorzystacie i Wy na tym, a my również, bo będziemy przedstawiali coraz więcej ciekawego kontentu, nie tylko naszej produkcji. Także w ten sposób zapraszamy wszelkich entuzjastów do współpracy z nami, tak żebyście mogli po prostu pokazywać, po co to komu. Twórzmy tę społeczność razem. Zapraszam Was serdecznie. Obejrzyjcie sobie gameplay Star Wars Battlefront 2. Całkiem ciekawe akcje, mam nadzieję, udało mi się uchwycić w czasie akurat sprawdzania platformy, natomiast też akurat hyperthreading wyłączę w Star Wars Battlefront 2. I tak samo zobaczymy, jak będzie śmigać ta gra przy wyłączonym HT, no bo Jedi Fallen Order działa rewelacyjnie. Skalowanie kart jest po prostu piękne. Natomiast do Red Dead Redemption 2 HT zalecam zostawić włączone. A dlaczego? To już sami potestujcie, również możecie dzielić się wnioskami. Zapraszam do materiału, miłego oglądania i do usłyszenia w kolejnym. Cześć! We don't get this done soon. The Sepies will push us off the ship. Concentrate your fire. Jedi.
Our forces are taking out the target. Our forces have started to capture command post crash. Our forces have lost control of command post Esk. Identified enemy deploying to the field. We have lost command post crash. Started to capture command post crash. Much better than being stuck up in the command center. Securing command post crash.
know what to do. Secure those positions. We have secure command post Dawn. Show you.
Yeah.